to teraz będzie taka wyglądało. Taka sytuacja. Tak, to teraz... czyli ja za bar? Oczywiście, że nie tak. Po to tak długo się ubierałam, dzisiaj stylizowałam dla Państwa, żeby się schować za bar. Poczekaj, to odwrócimy bar i będziesz przed barem już za moment. Tajniki tego, co każdy barman wiedzieć powinien i tajniki tego, co każdy klient każdego barmana powinien wiedzieć, żeby zapytać. Za chwilę będą zdradzać nasi kolejni goście, ale my przede wszystkim witamy Państwa bardzo serdecznie po przerwie. Witamy w drugiej części pierwszej gali It's Wedding Time, czyli otwieramy sezon ślubny. Proszę się szeroko uśmiechać do obiektywów przede wszystkim, bo będą Państwo uwiecznieni na bardzo wielu zdjęciach, to możemy obiecać. A te zdjęcia będą ostre jak żyleta i wszyscy będą wyglądać pięknie jak Marilyn Monroe i jak James Bond. Obiecujemy to Państwu, bo robią to prawdziwi fachowcy i profesjonaliści. Koto Foto i RK Studio, proszę Państwa. Dziękujemy, że jesteście z nami. A teraz wybieramy się do świata alkoholi oraz napoi bezalkoholowych, bo o nich też będzie mowa, bo to wszystko mieści się w tej wielkiej krainie, w której wszystko podobno można zmiksować ze wszystkim, ale czy na pewno? Za chwilę się przekonamy. Będziemy mogli podziwiać sposób, w jaki powstają, ale będzie także szansa na degustację, czyli sprawdzenie tego, jak smakują najfajniejsze drinki świata. Najfajniejsze drinki, jakie zrobił człowiek, a wymyśliła natura, albo odwrotnie, nie wiem, przekonamy się za moment. Kultura barmańska, czyli to wszystko, co mają do zaoferowania barmani, ale także sommelierzy, to wszystko jeszcze hydrosommelierzy, nie wiem, czy Państwo się orientują, też jest taka dziedzina sztuki, to wszystko biorą w swoje ręce profesjonalni barmani wyposażeni w profesjonalny sprzęt, w profesjonalny, mobilny drink bar, który tutaj widać. No i już za moment przekonają się Państwo, że mają ogromne doświadczenie zdobyte w najlepszych hotelach, restauracjach, klubach, eventach. Co najważniejsze, jak twierdzą, każdą imprezę, każde zlecenie traktują indywidualnie, bo inaczej się po prostu nie da. Każdy klient jest po prostu inny. Czyli na lekcje chemii też można ich zaprosić? Można. Ale w liceum już, w czwartej klasie. Tylko będą mieli 18 lat wszyscy. Znaczy, nie wiem, czy będą w stanie podpowiedzieć przy klasówce, ale być może sprawią, że nauczyciel zapomni, po co w ogóle tam poszedł. Więc może w tym celu nie ma najmniejszego problemu. Szanowni Państwo, przed Wami niesamowity pokaz w wykonaniu Custom Drinks. Wielkie brawa! Mamy dla Was bardzo ważny komunikat. Branża eventowa przeżywa kryzys. Odsetek ślubów jest coraz mniejszy. Ekipa Custom Drinks postanowiła wziąć sprawę w swoje ręce, opracowując recepturę na niezwykły eliksir. Eliksir miłości. Ma on wielką moc, ponieważ rozczula nawet najzimniejsze serce, umacnia miłość i wzbudza pożądanie. Thank you.
dive right in. Follow my lead. I found a girl. To wszystko, jeśli chodzi o to, co tutaj przy tym barze wydarzyło się w trakcie pokazu, ale to nie wszystko, jeśli chodzi o rozmowę na temat tego, co może przy takim barze się wydarzyć, tylko że panowie muszą przebrać się, chciałem powiedzieć, ale... A może zostawcie to, bo ja nie wiem, jak wy mi zabierzecie to wiaderko tam, to już nie przyjdziecie. Nie, w każdym razie przyjdą. Panie, panowie już za chwilę znowu razem z nami się tutaj pojawią i będziemy mogli sobie porozmawiać nieco więcej, popodpytywać o to, co można z czym. Zostaw to, a nie, to mikrofon, dobrze. Nie, no to mój. To jest twój, rzeczywiście.
Szanowni Państwo, wszystko było dobrze widać? Nie za dużo było tego białego, tego zadymionego? Nie. W sam raz, tak? Dobrze, bo tu się panowie kryli nieco dobrze. Oni mają sporo notatek różnego rodzaju, a my mamy do nich bardzo dużo pytań. Czy możemy już A Szymon jeszcze przyjdzie, czy już nie? Idziemy, dobrze, Szymon. To ja jeszcze w międzyczasie powiem Państwu, że tańce, które tutaj Państwo widzieli na scenie, też można, ich się można nauczyć, można spróbować w szkole tańca Tempo. Julio będzie Państwa uczył właśnie takiego kręcenia bioderkami, więc polecamy. I dziękujemy od razu za wszystko. Wielkie brawa. To się da pić naprawdę? To wszystko zdrowe jest, tak? No tak, ale ktoś to musimy umyć, nie? O, mycie naczyń. Zobacz, jaki... Jest i młody chemik, Szymon. Zupełnie inaczej wyglądasz teraz. No to... serdecznie wszystkich tutaj gości zebranych. Jestem ja. Zostawiamy cię wraz z naszymi gośćmi. Gdyby były jakieś pytania w trakcie, to oczywiście nie ma problemu. Natomiast Szymon o wszystkim opowie. Pewnie zaczniesz chwilę od wyjaśnienia, co tu się wydarzyło, tak? I jak to wszystko smakuje, tak? Czy... Dokładnie tak. To idziemy, wiesz co, bo tam jest wszystko zaniesione. Tam zanim modelki wrócą, to wiesz, rzucą się na te wszystkie kieliszki. To... Oczywiście. Mieliście tutaj właśnie okazję zobaczyć pokaz w wykonaniu tej naszej ekipy Custom Drinks, która właśnie też kocha taniec, kocha muzykę i staramy się, żeby nasze pokazy właśnie były na tyle oryginalne, na tyle ciekawe. I staramy się właśnie angażować do naszych pokazów również też tancerzy. Julio jest moim przyjacielem, który właśnie często wspiera nas w różnych działaniach, dlatego też dzisiaj go postanowiłem zaprosić, żeby też zobaczył, żeby pokazał swoje umiejętności taneczne, więc mam nadzieję, że też ta kizomba też was troszkę rozgrzała. Ja może w kilku słowach opowiem, co my tutaj robimy, czym się zajmujemy, tak żebyście mieli też pogląd na tę sprawę. Nazywam się Szymon Fiodorowicz, jestem założycielem firmy Custom Drinks, mobilnych usług barmańskich. Zajmujemy się profesjonalną, kompleksową usługą barmańską. Specjalizujemy się w obsłudze wesel, różnego rodzaju eventów, jak i kameralnych cocktail party w Twoim domu lub w Twoim ogrodzie. Długoletnie doświadczenie pozwala nam na zaspokojenie potrzeb nawet najbardziej wymagającego klienta. Drink bar to wspaniała alternatywa, która pozwoli zamienić Waszą tradycyjną uroczystość w niezapomniany karnawał barw, smaku i dobrej zabawy. Wasi goście będą mogli skosztować wyśmienitych koktajli, oryginalnie przystrojonych. Będzie to doskonała niespodzianka dla wszystkich gości, a Wasza impreza zapadnie wszystkim głęboko w pamięci. Oczywiście się przygotowałem, tak ciężko oczywiście z pamięci. Oprócz klasycznej obsługi barmańskiej w swojej ofercie mamy też szeroki wachlarz usług. Custom Drinks to nie tylko bar, ale też wszystko, co w tym też idzie, tak? Strefa gier i zabaw dla dzieci, wspólne dekorowanie koktajli, animacje, gry telewizyjne i planszowe. Sprawimy, że Wasze dzieci podczas Waszego wydarzenia nie będą się nudzić, bo ciężko oczywiście z tego typu właśnie tak się nudzić. Pokazy taneczne, wykonanie profesjonalnych tancerzy, tak? Szkoła Tempo, Julia też właśnie nas wspiera w tym wszystkim. Też nieodłączną częścią Custom Drinks jest carving. To są rzeźby w owocach, sztuka tworzenia rzeźb w owocach, która się wywodzi z Tajlandii. Bardzo fajna, charakterystyczna metoda. Wzbogacą wasze imprezy też o ciekawe dekoracje. Jedną z usług, które też chcę rozwinąć w swojej firmie, jest oferta relaksacyjna pod tytułem Łyk czystej wody, ulga dla podniebienia. Jako certyfikowany hydrosommelier, też wytłumaczę Państwu, kim jest hydrosommelier, to jest kelner od wody, gość, który się po prostu zajmuje sztuką podawania wody, tak? Dużo osób pije ten trunek na co dzień, a nie jest świadomy jego wartości. Posiadam wiedzę oraz umiejętności w tej dziedzinie, proponując Państwu właśnie stację Refresh. Idealne na zwieńczenie weselnego wieczoru lub świetna jako przerywnik w wielu degustacjach. Woda musująca, woda źródlana, wody mineralne oraz lodowcowa. Napijmy się wspólnie deszczówki z Tasmanii i poznajmy walory smakowe i odżywcze najczystszych wód. Sprawdźmy, jak smakują. Jeśli macie jakieś pytania, z miłą chęcią odpowiem przy swoim stanowisku. To było na tyle. Dziękuję bardzo. Ja przepraszam, teraz tu się musimy jakoś minąć z ekipą.
z ekipą chemiczną. Już jesteśmy. Trochę będzie jeszcze tego zwijania, ale to jest już taki moment. O, proszę zobaczyć. Tak każdy bar można mieć zawsze przy sobie. Zawsze myślałem, że wystarczy mieć czteropak w plecaku, a to jednak proszę bardzo. Ale on ma rozmiary też idealne, wymiary można powiedzieć, bo ja na przykład siebie tam widzę na tym stole. Tak, oczywiście, on tak wielofunkcyjny. Także proszę skontaktować się z przedstawicielami Custom Drinks. Już za chwilę będą do waszej dyspozycji z pewnością. Już za moment z kolei na wybiegu pojawią się znowu nasze przeurocze modelki i tym razem, i to jest uwaga... I to jest ten moment, w którym ty powinieneś skomplementować moją suknię. Znaczy jest mi niewygodnie komplementować, musiałbym to robić cały czas. Dlaczego akurat ten moment jest... Proszę bardzo, ja jestem gotowa, ja mam dużo czasu, proszę bardzo, start. Dobrze, to od jutra omawiamy się co chwila. Natomiast jeśli chodzi o to, co Jola ma na sobie w tej chwili, rzeczywiście mogą mieć państwo za chwilę wrażenie, że już to widzieliście. Tak, rzeczywiście, widzieliście to na Joli, bowiem ta właśnie suknia pochodzi z kolekcji, którą w szerokiej gamie zobaczymy za moment na scenie. Dobrze tak, mówię? To prawda. Proszę Państwa, warto zajrzeć do Centrum Handlowego Manhattan. Tam na parterze jest cudowne miejsce, które cudownie się nazywa Ismena, proszę Państwa. I tam właśnie się takie cuda znajduje. I takie cuda za chwilę Państwo zobaczą również na naszym wybiegu. I bardzo jest nam miło właśnie poinformować, że i wieczorowe, i koktajlowe, i takie bardzo, bardzo strojne, i takie bardzo skromne suknie znajdą tam panie przede wszystkim, ale też inne, takie na co dzień. Żyłalowe ubrania, które po prostu można wykorzystać w pracy, żeby wyglądać świetnie. Nie wszystkie błyszczą, ale przyznają Państwo, czasami fajnie jest trochę pobłyszczeć. Nie tylko suknie, bo także bolerka, żakiety, dodatki, torebki, to wszystko tam właśnie w jednym. Czym się różni bolerka od żakietu? Proszę bardzo. Ja tu mam napisane. Aha. Otóż bolerko. Taki cwaniak, co? Tak. Otóż bolerko z włoskiego. Ale naprawdę chcecie to wszystko? Bo ja mogę długo, tylko żeby bez dobra, sensu. Potem będą pończochy i rejstopy, czym się różnią. To już będzie trudniejsze. To wolę powiedzieć, jaki kolor to turkusowy, dobra? To wskażę na sali. Wszystkie suknie, które zobaczą Państwo tutaj za momencik, w towarzystwie cudownej, doskonałej w każdym calu biżuterii od J.J. Warno, o której już wspominaliśmy, którą wciąż prezentujemy po mojej prawej. J.J. Warno, wszystkiego dobrego przy okazji jeszcze raz z okazji 50. urodzin, bo to jest właśnie jubileusz marki. Bardzo ważne. Brawo, brawo, brawo. Bardzo ważne. To co, możemy zaczynać? No trudno, bo ja będę musiała zejść, jak one zaczną. Ale potem wrócisz, a one oczywiście. Już nie wrócą. Znaczy wrócą, ale w innych sukniach oczywiście. To ja znikam. Do zobaczenia za moment. Yeah.
tak, proszę Państwa, można wyglądać, jak się zajrzy do Ismeny w Manhattanie i tak się błyszczy pięknie. A ty nie błyszczysz? Gdzie trochę twoje cekiny? Nie, ja zawsze błyszczę, wolę błyszczeć... A, bo ty masz z tyłu cekin, dobra, widzę. To nie cekin. Ja zawsze wolę błyszczeć intelektem, dlatego właśnie jestem taki matowy i szary. Szanowni Państwo, za chwileczkę porozmawiamy sobie o tym, co możemy zrobić. To trochę w nawiązaniu do tego, o czym już mówiliśmy, żeby po pierwsze obniżyć koszty przyjęcia weselnego, ale także sprawić, że będziemy mogli z dumą powiedzieć, że zrobiliśmy przyjęcie weselne takie, jakie naprawdę było nam potrzebne. Nie tylko z powodów finansowych, ale także z powodów eko. Będziemy o tym z naszym kolejnym gościem rozmawiać. Głównie chodzi o to, żeby zostawić ślad w pamięci wszystkich gości weselnych. Ale teraz ostatnio mówi się, żeby tego śladu, tak zwanego węglowego, zostawiać jak najmniej. I nawet podczas organizacji wesela. Można o tym myśleć i można tak się przygotować, żeby jak najmniej szkody zrobić przyrodzie. Chociażby takie wypożyczenie sukni to już jest taki mały kroczek. A potem możemy podczas organizacji zrobić bardzo wiele. Ale o tym, ile wiele, już za moment, to nie tak. Ta Jola będzie opowiadała, tylko inna Jola. Tak jest, ale jeszcze zanim o tym, to dodajmy, że to, a właśnie a propos tego, co można pożyczyć i tego, czego pożyczyć się nie da, trzeba zrobić za każdym razem, to jeszcze słówko o fryzurach, o tych pięknych fryzurach, które dziewczyny, które dziś prezentują stroje, które podczas pokazu można oglądać, noszą na głowie. To wszystko to olsztyńskie studio urody Fleming, natomiast o makijaże zadbała zadbana dama, czyli Martyna Dziczek, która pojawi się jeszcze dzisiaj na naszej scenie. Porozmawiamy sobie o tym, jak przygotować całą siebie i całego siebie też. Tak, bo panowie też są poddawani temu procesowi makijażowemu. Tak jest. Do tego jeszcze pracownia Adriany Rzejmo, całość dopełniają buty firmy Deichmann. A jeśli już mówimy o detalach, to trzeba jeszcze pamiętać o firmie Event Design Group z Olsztyna, bo to, na czym Państwo siedzą, czyli meble eventowe, to jest właśnie to, czym firma Ede Group zajmuje się. Najlepsze meble eventowe w zasięgu ręki. Szanowni Państwo, no dobrze, a teraz przechodzimy do tematu bardzo ważnego, czyli wesele Zero Waste i w związku z tym chciałbym zaprosić do siebie gościa z Banku Żywności, panią Jolantę Markiewicz. Serdecznie zapraszam. Chodź Joleńko do nas. A ponieważ to jest taki przesąd, że na scenie może być tylko jedna Jola, no więc... Więc zostawiam cię z Miśkiem. Mikrofon do ręki, tak jest. Siadamy, mamy chwilę, żeby porozmawiać. Witamy bardzo, bardzo gorąco. W którym momencie, ja się zastanawiam, to taka pogoń za zero waste przestała być pogonią za tym, co tanie, a zaczęła być świadomym szukaniem tego, co nie zostawi tego niepotrzebnego śladu. Wiesz, o co chodzi? Czyli kiedy to już zero waste przestaje być ekonomią, a naszym prywatnym wyborem, bo chcemy, żeby świat był lepszym miejscem. Myślę, że Zero Waste to taki slogan, który kojarzy nam się głównie dzisiaj z takim byciem eko, może nie marnowaniem jedzenia, jeżeli mówimy o bankach żywności, ale tak naprawdę to dużo głębsza idea, a jeszcze inaczej powiem, to samo życie. Generalnie chodzi o to, żeby produkować tak mało rzeczy, które potem trzeba będzie wyrzucić, żebyśmy mogli żyć zgodnie z tym, co nam ta ziemia oferuje i jak możemy z jej zasobów korzystać. Wesele. No trzeba się weselić. Jak się weselić tanio? Nie bardzo pewnie to sobie wyobrażam. Jednego nie ograniczamy. Radości nie ograniczamy. Produkujemy każdą ilość radości podczas wesela. Tak, tego nie musimy wyrzucać. Nie, absolutnie to zostanie z nami. Ale wszystko inne można. Ale wszystko inne nawet należy. Jest taka zasada 5R. 5R, bo wszystkie słowa z języka angielskiego zaczynają się na literkę R. Chodzi o to, żeby zastanowić się, czy na pewno jest nam to potrzebne. Po drugie, zastanowić się, czy już nie mamy tego, albo nie możemy pożyczyć. Po trzecie, może przeróbmy, skorzystajmy z tych zasobów, które już mamy. No potem to już jest kompostowanie, niemarnowanie i takie inne rzeczy, ale jeżeli chodzi o wesele, co my możemy zrobić na weselu, żeby być zgodnym z naturą? Zastanowić się, czy potrzebne nam są wszystkie dekoracje jednorazowe. Zastanowić się, czy na pewno musimy wysłać zaproszenia papierowe. Kto z Państwa trzyma zaproszenia z wesel, które otrzymał? Pewnie niewiele, albo może ktoś rzeczywiście kolekcjonuje. Ale jeżeli już drukujemy zaproszenia na papierze, to może być to papier ekopapier. Pamiętajmy, proszę Państwa, możemy przetwarzać swobodnie 6 razy. Co jeszcze możemy zrobić?
możemy przygotować ozdoby z tych rzeczy, które już posiadamy. Zielone butelki, nie wrzucajmy butelek po winie. Albo słoiki można bardzo ciekawie ozdobić, poprosić znajomych, niech się włączą w wesele. Niech się cieszą już przed weselem, tym dniem, który potem będzie wielką radością. No i co? I pewnie moja rola tutaj jest, po to tutaj jestem, żeby Państwu też powiedzieć, co zrobić, żeby nie marnować jedzenia. Tak, to jest ten, jeden z tych tematów. Zawsze powstaje problem. Kto... Na weselu jedzenia jest dużo. Musi być i zawsze musi zostać. Dużo. Musi być suto, bogato. Alkohol zawsze można zamknąć w takiej spiżarni rodzinnej i przez najbliższych kilka tygodni go wyjmować na różne okazje. I mieć długie poprawiny. Tak, na przykład. I nic się nie stanie. Z jedzeniem nie jest tak łatwo. No więc zastanówmy się, czy na pewno potrzebujemy wydać te pieniądze. Ale nie jesteśmy w stanie obliczyć tego idealnie, przecież perfekcyjnie, prawda? To jest niemożliwe. Ale możemy się trzy razy zastanowić, czy na pewno wszyscy tyle zjemy. A jeżeli już mamy taki suty bufet, to może zróbmy go w formie stołu szwedzkiego. Nie podawajmy dań bezpośrednio gościom na stół, bo może w tym czasie wolę tańcować albo porozmawiać z pociotką i nie będę miała ochoty zjeść tych flaczków albo tego rosołu teraz. Niech to stoi w podgrzewaczach, żeby każdy gość mógł sam zaspokoić swój głód wtedy, kiedy rzeczywiście będzie potrzebny. No i cóż, przede wszystkim przygotujmy się na to, żeby po weselu to jedzenie rozdać sensownie. Chyba już dzisiaj nie jest wstydem mówienie o tym, że zjadamy do końca. Mówimy tutaj o resztkach i nam się resztki raczej kojarzą z biedą, ale jak nazwać ziemniaki, które zostały choćby po weselu? Nawet jak będzie ich dużo, to jest to resztka. A czy na poprawienie z tego nie można zrobić śląskich klusków? Można. I można wykorzystać wszystkie tak naprawdę produkty, które są na weselu w formie takiej, żeby je zamrozić, przechować. Ale oczywiście najłatwiejszą sprawą, najprostszą jest oddać dla osób potrzebujących. Są już dzisiaj takie aplikacje, które pokazują nam, gdzie możemy to zostawić, komu. Nawet są osoby, które przyjadą, odbiorą takie jedzenie Państwa z domu. Można też oczywiście wspomóc osoby, które są w bezdomności. Można to zawieźć do takich placówek, w których są na przykład dzieci, które są poza systemem żywienia szkolnego. A, przepraszam, tu wejdę tylko w słowo. Czy tam nie ma takiego problemu, że to jest żywność, która została już przetworzona, w sensie ten ziemniak został już ugotowany i teraz trzeba byłoby go podgrzać czy też odgrzać? To nie jest problem? Bo ja rozumiem, że czasami zbliża się termin przydatności do spożycia czegoś, co jest zamknięte hermetycznie w paczkę, w puszkę. Wtedy to rzeczywiście jest do wykorzystania. A w tym przypadku po weselu? Doszliśmy już dzisiaj trochę do rozsądku i niekoniecznie wszystko musi mieć swój termin ważności, być opieczętowane, opakowane. Kiedyś dzieliliśmy się z sąsiadami, jedzenie przechowywało się ciut dłużej, a dzisiaj na wszystkim chcemy mieć termin ważności. Nie, nie potrzebujemy. Oddając do jadłodzielni, do schroniska dla bezdomnych, do placówek, gdzie są dzieci, możemy oddać jedzenie, które przygotowaliśmy, ale za które bierzemy odpowiedzialność. Wiemy, że jest w danym terminie przygotowane i jeszcze nadaje się do spożycia. Możemy też to jedzenie zostawiać, drodzy Państwo, w lodówkach społecznych, ale po weselu chyba teraz się nie zmieści do lodówki. Rzeczywiście, to zależy od skali wesela. Tak sobie wyobrażam, że to mogłoby nie być takie proste. Mówiliśmy już o tym, że dzięki temu obniżamy koszty, że dzięki temu naszą świadomość też zmieniamy, ale czy można byłoby, właśnie tutaj jest kwestia świadomości, czy można byłoby tak przygotować dania na wesele, żeby one nie były w 100% gotowe, to znaczy jeśli ich nie podamy na stół, to można je łatwo przechowywać jeszcze przez długie miesiące, na przykład w zamrażarce. To jest takie wyzwanie kulinarne trochę. Zróbmy coś, co jest gotowe na stole, ale jak nie podamy, to jest okej i dalej może leżeć. No tak, to oczywiście zależy od tego, co sobie wymyślimy, co będzie na tym stole weselnym. Większość rzeczy mięsnych da się zamrozić, ale sałatki nie zamrozimy. Nie. Ziemniaki przerobimy, bigos też da się zamrozić, flaki też pewnie przechowamy. Jest kilka produktów, które rzeczywiście będzie można wykorzystać i przedłużyć im żywotność w zamrażarce, ale to chyba trzeba kilku członków rodziny, żeby nam się to zmieściło. Więc ja proponuję przemyśleć, co mamy na tym weselu. Dzisiaj bardzo modne są takie dania fingerowe, modne są dania łączone, więc pójdźmy w fantazję, pomyślmy o planecie,
A jeżeli nasze wesele już będziemy organizować w takim duchu eko, będziemy mówili o tym, żeby nie marnować, żeby być świadomym i odpowiedzialnym za naszą planetę, to oprócz tego, że będziemy się weselić, zrobimy jeszcze coś dobrego. Mam nadzieję, że to będzie jeden z tych argumentów, poweselnych argumentów. Nasze wesele było dobre, bo dobrze się bawiliśmy, bo był fajny DJ, bo dobrze zjedliśmy, a przy okazji nie zmarnowaliśmy tego jedzenia. To, że zostanie nam parę groszy w kieszeni na to, o czym też już była tutaj mowa, czyli na przykład na podróż poślubną, to już jest wartość dodana, to macie w gratisie od nas, tak? Tak, a drodzy Państwo, jedzenia, jeżeli chodzi o marnowanie jedzenia i skalę, a potem przelicznik na złotówki, to naprawdę my Polacy ciągle wyrzucamy za dużo. To te wasze dane, którymi wy dysponujecie i te dane, którymi za każdym razem, gdy się spotykamy, rzucamy w tłum, robią kolosalne wrażenie. To są miliony, tony, setki po prostu niesamowitych. Ostatni raport, który zrobiła Federacja Polskich Banków Żywności, pokazuje, że my, konsumenci, w ciągu roku marnujemy 247 kg żywności, tej, która nadaje się jeszcze do spożycia. No to z tą myślą was zostawiamy, kochani. Być może planując wesele pomyślicie i o tym być może nawet odezwiecie się do Banku Żywności w Olsztynie, czemu nie? Dobre rady w Banku Żywności bez problemu do zdobycia. Bez problemu. Pani Jolanta Markiewicz była naszym gościem. Bardzo dziękujemy. Dziękuję. Dziękujemy serdecznie. Bank Żywności w Olsztynie, dziękujemy za to, że jesteście razem z nami i że ten temat idealnego, klimatycznego, fajnego, ale także pozostającego w klimatach zero waste wesela jest wam bardzo bliski. No dobrze, a my już za momencik przechodzimy do kolejnego pokazu i to będzie pokaz sukni wieczorowych. To będzie pokaz sukni wieczorowych od studia Anet, prosto z salonu. To nie jest tylko sklep, to nie jest tylko wieloletnie doświadczenie, to także pracownia krawiecka. Anet realizuje marzenia, współpracuje z firmami zagranicznymi, z firmami polskimi, sprzedają, wypożyczają. Mają przebogaty wybór dodatków, mają także przebogaty wybór różnego rodzaju biżuterii, do tego oczywiście jeszcze welony, obuwie, wszystko co bardzo ważne, bielizna osobista, o tym już dzisiaj też mówiliśmy. Ubierają panie także w rozmiarach od 44 do 52, no a dodatkowo jeszcze zajmują się profesjonalnymi usługami pralniczymi, co w przypadku sukien ślubnych jest niezwykle istotne. I sądząc po tych szmerach za moimi plecami, które mogą zdradzić napięcie, jestem prawie przekonany, że już są gotowi. Prawda, jak ładnie wybrnąłem z tego, żeby zapytać, czy jesteście gotowi? No jasne, że są. Panie, panowie, zapraszamy. Pokaz to Anet i studio Anet specjalnie dla Państwa ze wszystkim, co najpiękniej. Give it this time and show me some affection.
No i mamy to, prawda, że bardzo ładnie, spektakularnie i jak dynamicznie. Szanowni Państwo, za chwilę temat, o którym już lekko wspominaliśmy, mówiąc, że bohaterka pojawi się na scenie makijaż. I to nie tylko dla pań. Będzie coś o tym, że pan też powinien od czasu do czasu o tym pomyśleć, zwłaszcza gdy ważny dzień przed nim, że się zbliża. Tak. Mężczyzna i powinien... nie ma się czego wstydzić. Właśnie, zadać sobie pytanie. Powiedzcie, o co chodzi. Czy się wstydzę? Panna młoda na zdjęciu, taka piękna, taka powabna. I on. O, i on, czerwony, spocony, po prostu mokry cały. Z kolegami zazwyczaj. A można było położyć odrobinę podkładu na twarz, przypróżyć trochę nosek, można było. Można. Cienie pod oczami, trochę korektorem tam załatwić. Naprawdę, to są bardzo ważne rzeczy. Raz w życiu można. Zresztą jak się w telewizji pracuje, proszę mi uwierzyć, wszystkich facetów tam malujemy po prostu i nic nie ma w tym złego. I to nie ujmuje niczego mężczyzn. Niektórzy nawet wychodzą z tym makijażem później na ulicę, bo mówią, że jeszcze mają parę rzeczy do załatwienia, a dobrze wyglądają. Ostatnio wyszedł od nas jeden taki aktor przecież. I do tej pory nie wrócił. Nikt go nie widział nigdzie. Znaczy nie, może go widział, tylko nie poznał, może tak bardziej. No dobrze, szanowni Państwo, to co najważniejsze to fakt, że nie każdy mężczyzna musi mieć też cień kolorowy położony, tak? To też jest bardzo ważne, żeby to... Ale może mieć coś zmatowione, czemu nie? Otóż tak, Martyna Ciczek-Pirek jest to osoba, której zawdzięczamy to, że modelki wyglądają się przecudnie po prostu na scenie, przecudnie jak zawsze. Za chwileczkę udowodni Państwu swoimi opowieściami, że warto się przygotować do tego dnia weselnego, dnia w sposób wyjątkowy. Szanowne Panie, wszystkie Panie są piękne, to piękno, tylko czasami trzeba umiejętnie wydobyć. Martyna Ciczek-Pirek już za moment na naszej scenie, zadbana dama. Bardzo proszę, chcielibyśmy posłuchać Twoich kilku dobrych rad. Ale najpierw bardzo Ci dziękuję, że wszystkie dzięki Tobie tak pięknie dzisiaj wyglądamy. Naprawdę, byłyśmy w jej rękach, proszę Państwa. Martyna, kochana, oddajemy Ci w takim razie scenę, mikrofon i opowiadaj. Tylko pamiętaj, żeby dodać kilka zdań na temat malowania mężczyzn podczas ślubu. Nazywam się Martyna Ciczek-Pirek i chciałabym Państwu przedstawić dzisiejszą prezentację na temat tego, jak przygotować się do tego najważniejszego dnia. Wspomnę może jeszcze o tym, że jestem właścicielem gabinetu kosmetycznego Zadbana Dama i od ponad 4 lat towarzyszę Paniom w tym najważniejszym dniu i w ich przygotowaniach do dnia ślubu. Rozpocznijmy sobie tym, że najważniejszy jest nasz kosmetyczny kalendarz, czyli to, w jaki sposób się przygotujemy i w jakim czasie zaczniemy te przygotowania. O, już myślałam, że mi się włączyło, przepraszam. Przede wszystkim na początku swoich przygotowaniach zaczynamy myśleć tak na około pół roku przed. Wydaje nam się, że to dużo czasu, prawda? Ale czy jednak, czy to sporo, czy nie sporo? To zależy, co chcemy tak naprawdę zrobić. Ja proponuję, żeby na te pół roku przed zacząć rozpatrywać siebie w całości, zobaczyć, czy mamy jakieś rzeczy, które nas w sobie, powiedzmy, że denerwują i rzeczy, z którymi chcemy powalczyć. Jeżeli tak jest, udajmy się wtedy do jakiegoś specjalisty, na przykład kosmetologa czy dermatologa i powalczmy z tymi problemami. Zadbajmy również o swoją skórę od środka, wprowadźmy zdrową dietę, zacznijmy pić większą ilość wody, to na pewno pomoże. Tak jak już wspomniałam, pijmy więcej wody, zmieńmy dietę, jedzmy owoce i warzywa, to na pewno nam pomoże. Wprowadźmy sobie aktywność fizyczną, ruch, to pomoże nam przy organizacji ślubu. Odpuści nam stres, odpuści nam zdenerwowanie, będziemy mieli więcej czasu i będziemy mieli więcej siły na organizację wesela. Te 6 miesięcy przed daje nam taki znak, że musimy rozpocząć walkę z problemami, takimi jak trądzik, takimi jak przebarwienia. Jeżeli chcemy zawalczyć o swoją sylwetkę, to też dobry czas na wybranie się na siłownię oraz na skorzystanie z zabiegów drenujących, z zabiegów wyszczuplających w gabinetach kosmetycznych. Na minimum 3 miesiące przed weselem musimy zacząć dbanie o swoją skórę na poziomie nawilżania, oczyszczania. Zadbajmy też wtedy o swoje dłonie i ciało, bo to nasza najważniejsza wizytówka. Ważna jest również pielęgnacja w domu. Pamiętajmy, że nie załatwimy wszystkiego jedną wizytą w salonie kosmetycznym. Cała nasza droga do tego, żeby wyglądać najpiękniej w tym dniu,
dniu rozpoczyna się w domu. Warto zadbać o tą pielęgnację domową, o używanie najlepszych kosmetyków, o dbanie o cerę i rano, i wieczorem, o dbanie o całe swoje ciało. Dodatkowo pamiętajmy, żeby nie wprowadzać nowych produktów, może to skutkować jakimiś uczuleniami i niepotrzebnymi rzeczami, więc takie rzeczy sobie odpuśćmy. Jeżeli zbliżamy się coraz bliżej wesela i jesteśmy już na około 2 miesiące przed, ważne jest umówienie się na makijaż próbny ślubny oraz na fryzurę, bo ja będę tutaj też wspominać o fryzurze, bo to również bardzo ważne. Umówmy się wtedy na te wizyty, sprawdźmy sobie wszystko, zobaczmy, czy czujemy się w tym dobrze. Wykonajmy sobie wtedy też zabiegi takie rozświetlające, tak, żebyśmy promiennie wyglądały w tym swoim dniu. Tutaj też nadmienię o panach. Warto też zadbać o tę cerę. Możecie też się wybrać do salonu. To nie ujmuje męskości. Coraz więcej panów nas odwiedza i cieszą się na te zabiegi i na efekty, które osiągają po zabiegach. Możemy w tym czasie, na 2 miesiące przed, zaplanować też całą pielęgnację do ostatniego dnia, bo to też ważne, żeby wiedzieć, co, kiedy mamy sobie zrobić, żeby czuć się wyjątkowo. Zbliżamy się coraz bliżej, jesteśmy 2 tygodnie przed weselem i tutaj już zaczyna się bieg, organizacja. Wspomnę, że jestem panną młodą z tamtego roku, więc sama wiem, jak to jest. Nie ma już czasu, nie ma już czasu na wiele rzeczy. Dlatego, jeżeli znajdziemy tą chwilę, zróbmy sobie w domu peeling, zróbmy maseczkę, zrelaksujmy się. Jeżeli wybierzemy się do gabinetu, nie róbmy już inwazyjnych zabiegów. To nie jest czas na takie rzeczy. Tylko i wyłącznie zabieg bankietowy. Jest to zabieg nieinwazyjny, który wprawi naszą skórę w dobrą kondycję. Efekty widoczne są od razu po pierwszym zabiegu. Naprawdę. Panie mają pomysły, panowie czasami też, żeby zaeksperymentować, ale nie róbmy tego, nie tędy droga. Na 2 tygodnie przed już nie osiągniemy spektakularnych efektów. Musimy zadbać tylko o to, żeby dobrze się czuć. Jesteśmy tydzień przed weselem. Zaczyna się robić poważnie, czasu brakuje, ale to jest odpowiedni czas, żeby wybrać się na depilację ciała, na depilację okolic twarzy. To jest bardzo ważne przy makijażu, żeby wykonać taką depilację, na przykład wąsika, bądź depilację łuku brwiowego i wykonanie henny. Jeżeli któraś z pań ma ochotę wykonać sobie stylizację rzęs, zróbmy to też wcześniej, ponieważ mogą wystąpić jakieś uczulenia, o których nie wiemy. Ważne jest, żeby mieć ten czas w momencie, gdyby coś się wydarzyło. Jeszcze nadmienię, że jesteśmy dzień przed weselem. I najważniejsze, co to przede wszystkim wyspać się, bo to jest najfajniejszy kosmetyk i on najlepiej zadziała na naszą cerę. Zróbmy sobie jeszcze wieczorem drobny peeling, nawilżmy mocno cerę, pójdźmy przede wszystkim do tej wizażystki bez makijażu, bo bardzo często zdarza się to, że panie przychodzą z makijażem, co jest błędem. I pamiętajmy też, żeby wykonać fryzurę ślubną przed makijażem, tak? To też jest bardzo istotne i bardzo ważne. Także już wiemy, jak przygotować się na ten najważniejszy dzień. A teraz chciałabym jeszcze Państwu powiedzieć kilka słów o trendach, które będą panowały w 2020 roku. Przede wszystkim kolorem roku jest kolor niebieski. Ja tutaj nie mam takiej fotografii, ale wspominam po prostu Państwu o tym, że kolor niebieski jest kolorem sezonu. Natomiast nie każda panna jest odważna na to, żeby zastosować kolor w swoim makijażu. Kolejnym trendem jest dalej skóra rozświetlona, skóra naturalna. Taki bardzo naturalny makijaż jest zawsze w cenie. Wracamy również do makijażu francuskiego, czyli ciemnej kreski i czerwonych ust. To również sprawdza się jak najbardziej do pięknej białej sukni. Ale ja chciałabym Was zachęcić do tego, moje miłe panie, żeby zrobić sobie tylko i wyłącznie taki makijaż, w którym Wy się dobrze czujecie. Ten makijaż ma być skrojony na miarę, ma być dopasowany do Was. I tutaj znowu wspomnę o panach. Warto również, żeby panowie wykonali sobie ten makijaż. Jak moi przedmówcy wspomnieli, to jest bardzo ważne. Wtedy wygląda się dużo lepiej i przy tej swojej partnerce prezentujemy się równie zacnie i nie wstydzimy się potem za fotografie, które oglądamy. I to chyba wszystko, chyba że ktoś z Państwa ma jakieś pytanie. Jeżeli nie tutaj, to zapraszam potem na osobności do pytań. Ja dziękuję za uwagę.
i życzę Wam udanych przygotowań do ślubu. Dziękuję bardzo. Dziękujemy Ci bardzo, kochana, za to, że jesteś dzisiaj z nami tutaj. Szanowni Państwo, no to w takim razie jedziemy z programem, bo czas goni, a my mamy kolejną wizjonerkę, artystkę, wirtuozerkę. To są słowa, które z pewnością można przyłożyć do Sylwii. Sylwia Kopczyńska, ona otóż już za moment, właściwie jej dzieła już za moment, zobaczą Państwo suknie ślubne marki Sylwia Kopczyńska. Każdy jej projekt to podobno inna historia i to właśnie dzięki temu każdy może odnaleźć swoją historię w jej opowieściach i już nigdy nic nie będzie takie samo. Dodajmy jeszcze, proszę Państwa, że projekty Sylwii są w gronie 10 polskich marek, które szyją najpiękniejsze suknie ślubne, a to właśnie ten top stworzył Vogue Poland, czyli no to jest coś. Mam nadzieję, że Państwu też się bardzo spodobają, bo tak jak Michał wspomniał, każda suknia to inna historia, każda kobieta to inna historia. Więc pewnie też tak jest, że Sylwia poznaje trochę swoje klientki, zanim stworzy im piękną suknię. Muszę jeszcze Państwu to powiedzieć, bo ten pokaz, ten dzisiejszy wieczór jest też bardzo, bardzo wyjątkowy dla Adrianny Surowik, która dzisiaj debiutuje jako twórczyni tych wszystkich wyjść pokazowych i mamy nadzieję, że doceniają Państwo jej kunszt. Tak jest, tutaj cały czas obecna, krąży, dba o to, żeby wszystko na zapleczu dopina działało. Dopina na ostatni guzik. Tak jak trzeba. Dosłownie na ostatni guzik dopina nas wszystkie. A nawet jeśli coś jest niedopięte, to i tak Państwo tego nie zauważą, bo jest pewnie zaklejone albo zaszyte na stałe. Kochani, jeszcze jedna informacja, jeśli chodzi o to, co tworzy Sylwia Kopczyńska, to materiały, jej marka używa najlepszych materiałów najlepszych tkanin prosto od Solstice i łączy to w bardzo niebanalny sposób, w sposób, który czasami sprawia, że się troszeczkę może tutaj niektórzy zdziwią, jak to możliwe, że to akurat z takim innym elementem, ale tak podobno teraz będzie, trzeba się na to szykować, Vogue prawdę Ci powie, skoro oni powiedzieli, że tak jest, to tak jest i tak będzie. Jedno jest pewne, każda kobieta, która zobaczy te suknie za chwilę, będzie marzyła o tym po prostu, żeby wziąć ślub, tylko po to, żeby nałożyć taką suknię na siebie, ja już tak mam. Uwaga, w takim razie zaczynamy. Kolejny pokaz. Sylwia Kopczyńska i jej marka. Sylwia Kopczyńska i suknie ślubne. There is some sky burning in your eyes. You look at me, babe, I wanna catch on fire. It's buried in my soul. Like California gold. Found the light in me that I couldn't find. So when I'm all choked up but I can't find the words, every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the band won't play, I'll this way. Lovers in the night, poets trying to write. We don't know how to rhyme, but damn, we try. But all I really know, you're welcome. Every time we say goodbye, baby, it hurts.
petals on the sky, this way, burning in your eyes. You look at me, babe, I wanna catch on fire. It's buried in my soul, like California gold. You found the light in me that I couldn't find. So when I'm all choked up but I can't find the words, every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the band won't play, I'll always remember us this way. Lovers in the night, poets trying to write. We don't know how to rhyme, but damn, we try. But all I really know, you're where I wanna go. The part of me that you will never die. So when I'm all choked up and I can't find the words, every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the band won't play, I'll always remember us this way. That earth's on the sky, burning in your eyes. You look at me, babe, I wanna catch on fire. It's buried in my soul, like California gold. You found the light in me that I couldn't find. So when I'm all choked up but I can't find the words, every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the band won't play, I'll always remember us this way. Lovers in the night, poets trying to write. We don't know how to rhyme, but damn, we try. But all I really know, you're where so when I'm all
No i wyszło pięknie i wzruszająco. A właśnie niezwykle... o to chodzi, o te wzruszenia, o te emocje. O to chodziło. Niezwykle ważnym elementem tego pokazu byli tancerze ze studia Rave Dance Studio w Olsztynie. Choreografię, jeśli chodzi o taniec, a także choreografię dla naszych modeli, ułożył Rafał Milcewicz. Wielkie brawa dla Rafała, dla jego pracy. Adrianna Surowik na koniec się przed Państwem właśnie pokazała. Tak właśnie to miało wszystko wyglądać. W tym pięknym kombinezonie mini. No i tata był najważniejszy. Wielkie brawa dla taty. Bez taty to nie ma sensu. Teraz ta część naszego spotkania, podczas której mówić będziemy o tym, jak to wszystko zabrać w przyszłość, jak to wszystko utrwalić, jak zapamiętać. Najlepiej na fotografiach i na filmach. No dobrze, ale jak to zrobić, żeby było dobrze? No dziubek robić po prostu. Cały czas. Dobrze. Tylko co zrobić, żebyśmy nie mieli tylko i wyłącznie zdjęć w telefonie komórkowym, które później zostaną skasowane z jakiegoś powodu? No, trzeba po prostu poprosić specjalistów o wsparcie i o pomoc. Mamy specjalistów na szczęście. Ewelina i Dominik Ruczyńscy, firma Utrwal Wspomnienia. Zapraszam Was do mnie. Siadajcie, słuchajcie, kochani, bo będzie kilka kwestii bardzo ważnych do omówienia, ale zaczniemy od podstawowej. To film czy zdjęcia? Jedno i drugie. Nie, no bo zawsze się mówiło, nie, to weźmy fotografa, zapłacimy mu więcej, ale nie bierzmy już wtedy pana z kamerą, to zapłacimy więcej fotografowi i będziemy mieli lepsze zdjęcia. Film i zdjęcia różnią się na tej zasadzie. Często zdjęcia, to co dostajemy zaraz tuż po ślubie, budzi w nas te emocje. Natomiast film, okej, może nie obejrzymy go tydzień, dwa po ślubie, ale gdy po 10 latach będziecie chcieli wrócić do tych wspomnień, film dużo bardziej, poprzez to, że to jest nie tylko zatrzymana klatka, ale ruch, głos. Wasze bliskie osoby na filmie właśnie dużo bardziej wzbudzą te wspomnienia, które chcecie zatrzymać właśnie z dnia ślubu. No dobrze, to teraz porozmawiamy o tym, jak dokonać właściwego wyboru, jeśli chodzi o osoby, które ten film, czy ten film i zdjęcia nam przygotują. Od czego zacząć rozmowę z kimś, kto oferuje nam usługi? Bo przecież takich ogłoszeń jest mnóstwo. Wideofilmowanie, zdjęcia weselne, śluby, wesela, pogrzeby, chrzciny, wszystko filmujemy. Zaczynamy przede wszystkim od oglądania portfolio. W internecie każdy fotograf, każdy filmowiec ma swoją stronę, ale co ważne, nie oglądamy tylko wybranych zdjęć. Jasne, galeria 10 najfajniejszych strzałów zebrana z 10 lat robi bardzo duże wrażenie, ale to co jest ważne, cała historia opowiedziana od A do Z. Często fotografowie mają pakiety od powiedzmy 100 do 500 zdjęć. Te 10 wybranych najlepszych nie jest reprezentatywne. 10 najlepszych wybranych zdjęć często nie jest reprezentatywne wobec tego, co fotograf potrafi. Poproście i macie do tego pełne prawo o dostęp do pełnej galerii, do historii. Co najmniej 100-150 zdjęć z jednego reportażu. Dopiero wtedy możecie ocenić tak naprawdę, co ten fotograf sobą reprezentuje. Tak samo w filmie. Poproście o dostęp do całego filmu. Zawsze my prosimy nasze parę młode, mamy takie, które się zgodziły na to, żebyśmy naszym przyszłym klientom mogli pokazać cały film, a nie tylko fajny, wybrany teledysk. Czyli możemy zobaczyć coś, co zrobiliście innej parze, dokładnie to, co ta para dostała, jakby ten gotowy produkt, tak? Dokładnie. I wszystkie zdjęcia i cały film, to jest kompletny produkt. Nie wszystkich par, ale te, które się na to zgodziły, jak najbardziej. To jest, no, my chcemy też być uczciwi wobec naszych klientów i mamy nadzieję, że wszyscy nasi koledzy i koleżanki po fachu to robią. Pokazujemy naszą pełną pracę, a nie tylko jej wycinek po to, żeby po prostu zdobyć klienta, bo nagle, gdy oceniacie po 10 wybranych zdjęciach fotografa, potem okazuje się, że to, co dostaliście jako finalny produkt, 500 zdjęć, nijak się ma do tych wybranych 10 najlepszych. Ale może tak się zdarzyć, że ktoś obejrzy portfolio właśnie twoje i powie, nie, to jednak nie to. Czyli jednak pokazywanie czasem wszystkiego, odkrywanie wszystkich kart, to może nie jest dobry pomysł? A może jest, bo jak ma być niezadowolony, to lepiej niech zrezygnuje z usługi?
Dokładnie. Jeżeli nie nadajemy z klientem na tych samych falach, jeżeli to nie jest ten styl fotografii i filmu, który temu klientowi się podoba, oczywiście jest bardzo dużo film bardzo profesjonalnych. Tu my jesteśmy, my, Utwar Wspomnienia, jest Kotofoto, jest RK, tu jest Kotofoto, tak. Naprawdę każdy ma swój styl, każdy trafia do innej grupy klientów. Jedni cenią naturalność, inni cenią bardziej te takie zdjęcia, może troszeczkę bardziej podrasowane w Photoshopie, troszeczkę zmienione kolory. Każda grupa docelowa, każdy klient na pewno znajdzie coś dla siebie. No dobrze, to porozmawiajmy teraz o tym, co klient może mieć w pakietach. Bo ja wiem, że są różne pakiety, różna liczba zdjęć, nie wiem, długość reportażu, wideo. Czyli o czym z reguły rozmawiamy? Jak te pakiety wyglądają? Półgodzinny reportaż, 100 zdjęć, czy godzinny reportaż, 200? W jaki sposób to jest ustawione? Słowo klucz. Rozmawiamy. Gdy przychodzi klient, pytamy się, czego się spodziewa. Jeżeli się nie spodziewa niczego, bo po prostu nie wie, od czego zacząć, my mamy rzeczywiście gotowe propozycje. Możemy porozmawiać wtedy o długości filmu, o ilości zdjęć, czy sesja plenerowa, w dniu wesela, czy innego dnia. No bo z tego wszystkiego prawdopodobnie wynika cena też waszej usługi ostateczna. Jak najbardziej. To wszystko ma wpływ. Bo wiadomo, jeżeli mamy z parą młodą pojechać na sesję plenerową w góry albo nad morze, oczywiście cena wzrośnie. Jeżeli do tego dołożymy fotoksiążki, fotoalbumy, to też ma wpływ na cenę. Długość filmu. Wiadomo, im dłuższy film, potrzeba więcej pracy, żeby go przygotować, to też wpływa na cenę. Czyli im więcej takich różnych dodatkowych elementów dorzucamy do waszej pracy, tym ta cena naturalnie będzie rosła. Nie należy się dziwić, bo pewnie pojawiają się pytania, proszę pana, ale za co ja tak naprawdę płacę? Dlatego pytam, co dostanę za cena X i równa się co? Przede wszystkim obecność fotografa i filmowca. Fotograf filmowca. Tak, bo wy jesteście duetem, ja tego nie zdradziłem. Wcześniej jesteście zgranym duetem. Nie wchodzicie sobie w drogę, nie odbieracie sobie sprzętu. Jedno pstryka, mówiąc tak obrazowo, drugi kręci. Dokładnie. Oczywiście obecność. Od przygotowań, często od makijażu, poprzez cały dzień ślubu, ceremonia, zabawa na sali, do oczepin. Albo na oczepinach kończymy, albo gdzieś jesteśmy właśnie przez całe oczepiny. To też zależy od tego, co młoda para chce od nas otrzymać. I oczywiście sesja plenerowa. To też właśnie, czy rozmawiamy o sesji w dniu wesela, czy innego dnia, jak daleko, to wszystko gdzieś ma wpływ. Poza tym dalej klient otrzymuje zdjęcia cyfrowe, oczywiście wszystkie robione, no bo to kiedyś fotograf pracował w ciemni, wywoływał wszystkie zdjęcia, dzisiaj mamy cyfrowe ciemnie, tak samo pracujemy nad wszystkimi zdjęciami. Czy podpisujemy za każdym razem umowę z fotografem, z którym nam już po drodze, już wiemy, że chcemy? Zawsze. Umowa to jest podstawa. I to nie tylko jeśli chodzi o fotografa. Zaczynając od sali, poprzez samochód, poprzez wszystkie inne usługi. Chłopaki z Custom Drinks na pewno też podpisują umowę. Umowa chroni wasze interesy. Macie wtedy prawo wymagać od firmy tego, co jest w umowie. To jest bardzo ważne. Poza tym, jeżeli to jest firma, też to daje wam gwarancję, że ta firma będzie u was, a nie weźmie sobie inne zlecenie tego dnia, no bo tak naprawdę na papierze, jeżeli nie macie tego wszystkiego, no, różne rzeczy może się zdarzyć. Okej, my jesteśmy słowni, my damy wam słowo, my będziemy, ale zawsze umowa na papierze jest podstawą jakiejkolwiek współpracy. Czyli jeśli pojawi się fotograf, który mówi, wie pan, bez umowy i bez faktury, to zawsze będzie trochę taniej, to też, zwłaszcza gdy ta usługa jest podejrzanie tania, to też trzeba uruchomić system alarmowy, on sam się powinien uruchomić. Sprzedam ci Mercedesa S-klasę, 10 tysięcy. Bez umowy, bez niczego. Jak nie bity od dziadka, to biorę, wiadomo. No właśnie. Zawsze, każda taka tania transakcja jest podejrzana. Nie wiadomo, czego się można spodziewać. Ten Mercedes pewnie był po powodzi. Czyli nie zawsze powinniśmy być zdziwieni, że fachowiec oferuje nam swoje usługi za taką cenę, no powiedzmy wyższą cenę. Nie jest to taka okazja, jak gdzieś tam z internetu znajomy znajomego, jakiś student z aparatem powiedział, że przyjdzie za 1000. Pamiętaj, że płacisz tak naprawdę nie tylko za samą obecność,
ale za całe doświadczenie, które fotograf czy filmowiec zebrali w swojej pracy. Płacisz za sprzęt. Im wyższa półka sprzętowa, tym więcej możliwości. Dzisiaj tu mamy fantastyczne światła, oświetlenie z najwyższej półki. Fotograf z tanim sprzętem nie wykorzysta tego, bo będzie musiał ustawić swoje lampy, żeby dodatkowo doświetlić salę. My nie musimy tego robić, bo pracujemy na lepszym sprzęcie. Także to wszystko, warsztaty, na które jeździmy, to wszystko odbija się oczywiście na cenie naszej usługi, ale odbija się na czymś, co zostanie z wami na lata, czyli na jakości. Warto dołożyć po to, żeby za 10-15 lat pokazać dzieciom i wnukom coś, co jest naprawdę wysokiej jakości. Ewelina niewiele mówi, jak słyszycie. Dominik mówi wcześniej, nie, tylko nie dawajcie jej mikrofonu, bo jak zacznie gadać, to nie skończy. I rzeczywiście Dominik skutecznie wprowadza tą politykę, ale Dominik chciałbym mówić. Na koniec chciałbym ciebie zapytać o to, na co ty zwróciłaś mi uwagę, gdy dzisiaj przygotowując do tego spotkania rozmawialiśmy. Zwróćcie uwagę, jak wasz fotograf przyjdzie ubrany na wesele, na ślub. Jest to dla nas też bardzo ważne. My staramy się ubrać odpowiednio do uroczystości. Oczywiście ja jako fotograf nie założę szpilek na wesele, ponieważ byłoby to niemożliwe. Czasem trzeba biegać, kłócać, kłaść się. Więc moje buty zazwyczaj są wygodne, ale staram się, żeby ubiór był elegancki. Dominika ubranie tak samo. Uważamy, że musimy ubrać się odpowiednio do uroczystości. Nie chcielibyśmy, żeby obok osób ubranych bardzo elegancko tego dnia pojawił się ktoś w dresie, komu jest na pewno wygodniej, na pewno świetnie mu się pracuje w tym dresie, ale może wyglądać na tle troszeczkę nietypowo, dziwnie, źle. Być może także. I wy będziecie się, wy mówię młodzi, będziecie się źle, tak, źle czuli. Gdzieś też wiemy, że niektórzy fotografowie czy filmowcy pozwalają sobie na taki luźny ubiór. No chyba, że całe wesele jest w takim klimacie, że stodoła, wiecie o co chodzi. I wtedy ma być wesoło i jest wesoło. Ewelina i Dominik Ruczyńscy. Dominiku, czy ty chciałbyś coś jeszcze dodać? Nie. Nie. A propos stroju, ja dzisiaj jestem w stroju roboczym, także to jest właśnie to, do czego my przywiązujemy. Przyszedł w drelichu normalnie, tak. Zobaczcie, tak pracuje na co dzień. Bardzo... I jeszcze jedno słowo, bardzo dziękujemy Agnieszce i Adrianie za zaproszenie. Jeszcze jedno słowo a propos wedding planerów. Korzystajcie z usług wedding planerów. Naprawdę pary młode, które my nagrywamy i robimy zdjęcia, które korzystają z usług wedding planerów, są dużo bardziej rozluźnione. Mają dużo mniej na głowie, co też odbija się potem na filmie i zdjęciach. Dużo fajniejsze, dużo luźniejsze. I też, tak jak było powiedziane, no, dużo tańsze, bo pary młode, które przychodzą do nas na przykład od Agnieszki, mają dostęp do rzeczy, do których inne pary po prostu nie mają. Takie bonusy dla zaprzyjaźnionych od planerki. Bardzo dziękujemy za tę podpowiedź. Także firma Utrwal Wspomnienia, Ewelina i Dominik Ruczyńscy. Spotkacie ich tu jeszcze przez cały czas. Bardzo dziękujemy. Tak, odbieram głos. Dziękuję serdecznie. Będę mógł już za moment... Proszę bardzo, to teraz ty. Będę mógł Panie już za moment. Wysoka Izbo. Tylko nie Izbo. Będę mógł już za moment opowiedzieć Państwu o tym, co dalej. A może nie, a może Jola tym razem. Tak, ale ja jeszcze chciałam zwrócić uwagę Państwa jeszcze raz, bo już Michał raz o tym wspominał, ale myślę, że to jest tak misternie, tak cudownie i tak fachowo wykonane, że muszą Państwo jeszcze pamiętać o tym, kto przygotowywał wszystkie fryzury na dzisiejszy pokaz. Oprócz mojej i Michała, bo my swoje przygotowaliśmy w domu. Ja 40 lat temu w domu swoją przygotowałam i tak zostało mi już. Ale wszystkie nasze modelki były w cudownych rękach specjalistów ze studia Urody Flaming. Bardzo dziękujemy za to. Te piękne koki, warkocze, loki i wszystko to, co na głowie. Dziękujemy. A przed nami pokaz, który można streścić w jednym zdaniu. Życie jest podróżą, więc podróżuj w dobrym stylu. Jak James Bond. Coś w tym momencie, tak właśnie. Lancerto, o tej marce, proszę Państwa, wspomnimy. Dosłownie dwa zdania, bo ma towarzyszyć mężczyźnie na każdym etapie jego życia, ale przede wszystkim w tym najważniejszym dniu. Bo to taka symboliczna podróż przez życie, a ten jeden dzień to będzie podróż, taka jazda bez trzymanki. Podróż życia. Podróż życia. Niech wyglądają naprawdę fantastycznie, niech wyglądają szałowo. Niech od czasu do czasu też na nich spojrzą wszyscy goście. Ponadczasowa mężczyzn. Elegancja już za moment na wybiegu. Wielkie brawa.
Jak umiesz burza, tańczyć idąc? Jakbym był w tak młodym wieku. To byś szedł w tym pokazie. Tak, to by prawdopodobnie. A tak stoisz ze mną niestety. Ale to tu jest też bardzo miło, muszę ci powiedzieć. O, bardzo miło. Panowie i panie, otóż przed nami jeszcze jedna bardzo ważna informacja. Otóż wiemy, świetnie wiemy, że na przykład wybór sukni ślubnej to jest jedna z najbardziej stresujących rzeczy, jakie mogą się przydarzyć. Chyba, że jednak ma się wokół siebie specjalistów, którzy wszystko załatwią za nas, więc ten stres odpada. Chyba, że się zrezygnuje w ogóle z tego wszystkiego. Z sukienki? W ogóle z całego wesela. To takie zero waste, już totalnie zero. No właśnie, ale my tego nie polecamy, dlatego zaprosimy za chwilę do siebie Bartka. Bartek Biazik to jest człowiek, który wie bardzo dużo o mitach dotyczących stylizacji, o tym, czy rzeczywiście za każdym razem warto mieć garnitur w tym, a nie w innym kolorze. Czy każdy kolor pasuje każdemu? Właśnie, to dobre pytanie. Czy każdemu dobrze we wszystkich kolorach pod warunkiem, że to są czarne? Czy można właśnie bawić się kolorem, kiedy jest się panem młodym? Kreator wizerunku, stylista, właściciel szkoły kreowania wizerunku, dyplomowany doradca, szkoleniowiec, pasjonat mody oraz oficjalny stylista Centrum Handlowego Wrocławia. Bartek Biazik. Bartku, chcielibyśmy cię tutaj do nas zaprosić. Jest, zobaczcie, oto i on. Jest. Dziękujemy ci, że jesteś Chciałbym z nami. Chciałbym być, jest, cały w bieli. Cały na biało. Ale nie. Witaj, kochany. Dobrze się bawimy dzisiaj tutaj? Super, jest naprawdę fantastycznie, mega profesjonalnie i stylowo. Zostawiamy ciebie z publicznością. Opowiedz proszę o tych mitach, o tym, czego się boimy tak naprawdę i dlaczego te lęki tak naprawdę są w nas, a nie w modzie. Dokładnie tak. Wszystko postaram się wyjaśnić. Dzień dobry jeszcze raz. Bardzo się cieszę, że mogę tutaj być. Zapraszam tylko moich modeli, bo chciałbym nimi się posłużyć, jeżeli chodzi o zrozumienie i łatwiejsze wyobrażenie sobie tego, co nazywamy gdzieś tam stylizacją ślubną, tak? Więc posłużyłem sobie czterema różnymi stylizacjami, ale generalnie chciałbym teraz poruszyć temat mitów właśnie stylizacji ślubnych. I generalnie, może wiele z Państwa się ze mną nie zgodzi, ale chciałbym obalić te mity, bo jak wiemy, jest tam ziarno trochę prawdy zawsze w tych mitach.
i pokazać, że nie tylko zwyczajowe jakieś podejście tradycyjne może nam podyktować jakby to, czy wybierzemy taką też nie inną suknię ślubną, bądź taką nie inny, bądź taki nie inny zestaw ślubny dla pana młodego. I pierwszym z takich właśnie mitów, które obalę, jest to, szanowni państwo, że nie ma definicji garnituru ślubnego. Teraz sobie myślą, jak to nie ma, przecież wiadomo, że jest taka definicja. Nieprawda, dlatego ja zawsze ze swoimi klientami, bądź z osobami, które w ogóle pytają mnie i chcą jakby porady fachowej, ja zadaję proste i banalne pytanie, które bardzo łatwo pomaga nam ukierunkować jakby na zasadzie takiego rozwiania dylematu, rozwiania wątpliwości. To pytanie właśnie, jaki efekt przyszła para młoda chce uzyskać. Dla mnie to pytanie jest na tyle kluczowe, że jeżeli popularnymi motywami na przykład są styl glamour, tak, styl rustykalny, jeżeli to będzie coś w stylu boho, jeżeli to będzie, nie wiem, impreza na przykład w pałacu, nie mamy samych swoich, tylko jest to powiedzmy bardziej impreza i na przykład zjeżdża się, nie wiem, hrabiostwo, tak? I w tym momencie, jeżeli państwo młodzi ustalą sobie styl glamour, no to pamiętajmy, po to jest to ten zamysł, że nie chcemy popełnić fopa i gafy, tak? Ani stylizacyjnej, ani modowej, ani ślubnej. Więc jeżeli na przykład takim motywem będziemy gdzieś tam się kierować, wybierzemy wtedy propozycję tego typu. Pamiętajmy, jeżeli nawet państwo pójdą, nie wiem, do salonów szukać z modą damską czy męską jakichś propozycji ślubnych, no to nie ma czegoś takiego jak garnitur ślubny, tak? Bo generalnie każdy może być ślubnym zestawem. Czy to będzie w przypadku takim, że ktoś ma 500 zł, jeżeli nie chce po prostu dużo wydać i chce podejść tak praktycznie do tego i później wykorzystać tak naprawdę te garnitury po prostu, tak? Czy na jakieś spotkania biznesowe, czy na rozmowę o pracę, gdziekolwiek. Więc też może być zestawem ślubnym na przykład taka propozycja, tak? Klasyczny, ponadczasowy, jeżeli chodzi o dress code, etykietę stroju, o psychologię barw, o dobranie do typu urody i analizy sylwetki, czyli wszystko to, co właśnie nam pomaga zrozumieć, dlaczego nam to, a nie tamto pasuje, tak? I właśnie to są te kluczowe elementy. Może to być po prostu klasyczny garnitur, jeżeli na przykład chcemy być modni, stylowi, zgodni z trendami, będzie to na przykład delikatna krata typu windowpane. Może być krata księciowali, może być krata wishy. Ciągle pytanie jest takie, jaki efekt para młoda chce uzyskać. Dlatego albo strój ceremonialny, wieczorowy, uroczysty, coś pośredniego, jeżeli chodzi o stopień formalności, gradację strojów, tak? Bądź na przykład państwo młodzi, wymyślą sobie na przykład, o, rustykalny klimat, właśnie boho, tak? Impreza jest w karczmie miejskiej, nie wiem, w stodole, panna młoda, wianek na głowie, tak, delikatna uroda, nimfa powiedzmy, drobna postura i tak dalej, sukienka ażurowana, w odcieniach złamanej bieli, na przykład szampańska, wtedy nawet przecież, kto powie, że to nie może być zestaw ślubny? Oczywiście, w podejściu takim konserwatywnym powiedzą, nie, no gdzie przecież to garnitur musi być. Wcale, że nie, nieprawda. Alternatywą dla garnituru, żeby mężczyzna też wyglądał elegancko i klasycznie, przecież może być zestaw koordynowany. Umniejszamy formalność, bo jeżeli ktoś na imprezę typu właśnie swoje wesele pójdzie w smokingu, a będzie impreza, no powiedzmy w tej karczmie, nie będzie to wyglądało ani spójnie, ani harmonijnie, ani tak naprawdę wiarygodnie. Wtedy tworzymy na przykład zestaw koordynowany, tak? Może być to też propozycja jako szarość. I dlatego wracamy do punktu wyjścia. Określmy, dlatego obalamy mit. Nie każdemu pasuje, nie wiem, zabudowana suknia, jeżeli chodzi o górę, tak? Bo ma na przykład pełny i duży biust. Nie każdemu pasuje krata tego typu. Jeżeli pan młody się zastanawia i mają dylemat z panią młodą, a pan młody ma posturę na przykład Ryszarda Kalisza, nie? Łatwiej sobie wyobrazić. Nie dobierzamy mu muchy wtedy, tylko chcemy optycznie podkreślić atuty, a zamaskować niedoskonałości. Zrobimy pionową linię w postaci wykrzyknika pod twarzą, czyli krawata. Może też nie każdemu bordo. Jeżeli ktoś ma rumieńce, się zaczerwieni, ma, nie wiem, naczynka czerwone, to my spotęgujemy niedoskonałości. Więc dużo czynników musimy uwzględnić, jeżeli chodzi o te właśnie mity, tak? Że nieprawda, że ktoś musi mieć mucha, nieprawda, ktoś musi mieć krawat. Jeżeli nie wiemy co, zacznijmy od podstaw po prostu. Jeżeli panna młoda też ma taką nie inną wizję, niech najpierw sobie pomyśli, czy mi pasuje śnieżno-biała na przykład sukienka. Jeżeli nie jestem teoretycznie panią zimą, czyli takim typem urody, taka królewna Śnieżka, to może niekoniecznie, bo będziemy po prostu źle wyglądać, tak? Jeżeli chodzi o wyrazistość twarzy.
Kolejna rzecz, żeby nie zanudzać, pozwolę sobie tak powiedzieć jeszcze coś na temat mitu, który obalam. Savoir vivre, tak ładnie możemy to właśnie nazwać, a generalnie moda ślubna. Ja wiem, że generalnie większość panów w Polsce na różnego rodzaju imprezach pierwsze co tylko marynarkę zdejmuje, żeby powiesić na krześle. Ale jeżeli chcemy zadbać o własny wizerunek i zrobić pierwsze wrażenie dobre, którego nie zrobimy drugi raz, pamiętajmy, sięgamy genezy jakby historii koszuli i ewolucji tej koszuli, kiedyś ona była bielizną. Pan nie powinien, jeżeli mu zależy, zdjąć marynarki, dlatego że w tym momencie no, popełni taką gafę. Może się spocić, może to się komuś nie podobać, nawet partnerce, ale ma ten przywilej na jakby na własnej imprezie, bo jeżeli on zdejmie, daje sygnał jako gospodarz dla innych, tak, że okej, okay, możemy się rozpłaszczyć i jest już na luzie. Więc to jest kolejny mit, ale generalnie warto sobie te wszystkie czynniki uwzględnić. Przepraszam, wezmę sobie ściągawkę, bo chciałem jeszcze parę słów tutaj powiedzieć. I tak samo właśnie. Jedni pomyślą, widać stylizację, nie widać mnie. To jest znowu kwestia źle dobranych dodatków. Jeżeli coś jest nieproporcjonalnie dobrane, wygląda bardzo źle, tak? Po prostu. Madzia Gessler, większa torebka, tak samo panny młodej. Większe kolczyki, bo na przykład taka nie inna, taki inny kształt twarzy. Jeżeli ktoś ma okrągłą twarz, drogie panie na przykład, proszę nie zakładać okrągłego dekoltu, okrągłej jakiejś coli, nie robić okrągłych naszyjników, tak, i okrągłych na przykład kolczyków, bo wszystko sobie źle spotęgujemy. Jest to kolejny właśnie mit i jeżeli chodzi o dodatki, tak samo, pamiętajmy, do butonierki, drodzy państwo, wkładamy kwiat, bo jakby butonierka w Polsce wszyscy myślą, że to jest to miejsce, a właśnie nie. Więc jeżeli też chcemy sobie przemyśleć, do butonierki wsadzimy kwiat, do brustaszy wsadzimy poszetkę i też przemyśleć, żeby te dodatki źle dobrane nie zakryły po prostu na przykład pana młodego, że ja przyjdę na imprezę, a będę widział najpierw dodatki, a dopiero później czy panią młodą, czy pana młodego, tak? To jest kolejny gdzieś tam mit, żeby sobie po prostu przemyśleć. No i generalnie summa summarum chciałem powiedzieć, żeby przemyśleć to, że ta stylizacja ślubna przede wszystkim ma, jakby nas nie może nas przytłoczyć, nie może jakby, musi w sensie podkreślić indywidualne piękno każdego z nas, tak? Ona musi też podkreślić atuty, zamaskować niedoskonałości. I jakby wiem, że często idziemy czy z rodzicami, z rodziną, ze znajomymi, żeby zobaczyli, nam doradzili, ale musimy grzecznie powiedzieć stanowczo nie, odmówić, być asertywnymi, bo tylko w tym dniu, drodzy państwo, tylko para młoda ustala własne zasady i tylko ona jakby rządzi, tak powiedzmy, bierzemy pod uwagę opinie innych, ale my się musimy czuć wyjątkowo w tym dniu i tak to powinno działać, tak? Więc generalnie mamy różne propozycje, tak jak widzieliśmy, różne propozycje sukni ślubnych i wiele, wiele innych tematów, a na koniec ostatni mit, do białych stylizacji, drogie panie, czy to będzie na co dzień w zestawie casualowym, smart casualowym i tak samo panowie, nie dobieramy białej bielizny. Dzisiaj w raffitingu trochę było, ale właśnie a propos kolorystyki, do białych sukien też nie zakładamy białej bielizny, bo właśnie przebija. I to jest kolejny mit, tylko cielista, na przykład bez szwowa, laserowo cięta. I tak samo, drodzy panowie, mogę polecić, dużo lepiej wygląda zwykły t-shirt na ramionczkach, znaczy z ramionczkami, nie, właśnie bez ramionczek, bo w tym momencie, jeżeli my chcemy chronić gdzieś tam okolice newralgiczne, że tak powiem, które się najbardziej pocą, czyli pachy, to właśnie załóżmy zwykły t-shirt, który nam przetnie ręka w najszerszym miejscu, dążąc do męskiej sylwetki odwróconego trójkąta, tak jak kobieta do klepsydry. I też pamiętajmy o tym właśnie, odpowiednia kolorystyka, proporcje i nasza wizja, koncepcja i zamysł. I nie będę więcej zanudzał, więc bardzo dziękuję. Dziękuję też modelom. Mam nadzieję, że parę kwitów się wyjaśniło. Dziękuję bardzo. Dziękujemy, Bartku, bardzo dziękujemy. Dziękujemy za twoją fachową radę, za twoje fachowe rady, obalanie mitów i za twoją obecność, z której jestem przekonany, wiele osób jeszcze skorzysta. Będzie zapraszam. Można z Bartkiem tak spotkać się już po kolejnym pokazie. Ktoś może zapytać, jak to po kolejnym pokazie? Otóż, szanowni państwo, ten kolejny w scenariuszu przynajmniej jest tym ostatnim, a zatem potem czeka nas już tylko wymiana myśli, wymiana wrażeń, wymiana spojrzeń, wymiana wizytówek być może także, na co oczywiście wielu liczy. Już za moment ostatnie finałowe wejście, a tym ostatnim finałowym wejściem będą prezentacje, będą stylizacje Sylwii Kopczyńskiej oraz Lancerto i Ariane, a także garnitury For Men, więc znowu zrobi się tutaj
Tłoczno, tłoczno jest już na zapleczu, tłoczno i głośno, co też słychać, mam nadzieję. No i będziemy mogli powiedzieć, że pierwsza gala otwierająca sezon ślubny It's Wedding Time powolutku przechodzi do historii, ale proszę zobaczyć w jakim stylu. Just tell him, leave it at the door.
Panie i panowie, ladies and gentlemen, signore, signori, nasz choreograf Rafał Milcewicz zdecydował, że na koniec pojawią się dwie sprawczynie zamieszania. Proszę państwa, Agnieszka i Adrianna, Aga Herman, Adrianna Surowik, szefowe wszystkich szefów. Rafał, ale z ciebie krejzol. Wszyscy jesteście crazy, ale najbardziej crazy jest Aga i Adriana. Kochane, pozwolicie, że zatrzymamy was na scenie, a państwu już podziękujemy. Wszystkie młodsze i ładniejsze ode mnie proszę, żeby zeszły ze sceny, tak? Siu, 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 siu. Wy jesteście i tak najpiękniejsi. Czyli ja mogę zostać, bardzo się cieszę. Michał może zostać. Rafał, pokaż się jeszcze raz państwu. Rafał Milcewicz, nasz choreograf. Dzięki. Desi Agnes Wedding Planner i oczywiście Karila Fashion Stylist. To one właśnie rozkręcały. Wielkie gratulacje, kochane, bo naprawdę od kilku miesięcy śledziliśmy tutaj z Michałem to wszystko, co wyczyniałyście i waszą ciężką pracę. Jesteście niesamowite, jesteście cudowne. To jest dopiero początek naszej wspólnej drogi, mam nadzieję. Jesteście po prostu boskie. Co państwo na to? Są boskie? To one stworzyły tę pierwszą w historii galę. Czy macie coś do dodania, bo Jola już powiedziała wszystko, ale jeśli chcecie jeszcze więcej, to proszę. Ogólnie w środę się widzieliśmy w tym samym składzie, prawda? W telewizji. I obie jak najczęściej. Słuchajcie, śmieszna sytuacja, bo ogólnie same pisałyśmy scenariusz i wiedziałyśmy, że nastąpi ten moment i kompletnie się nie przygotowałyśmy. Nie przygotowałyśmy, tak. Nie zżera ogromnie stres, ale bardzo chciałam państwu podziękować za obecność. Mam nadzieję, że się wszystko podobało. Starałam się podchodzić do was i pytać się, jak gala się podoba. Jestem wzruszona. Bardzo dziękuję za obecność. Słuchajcie, możemy powiedzieć, że pierwsza edycja gali otwarcia sezonu ślubnego przechodzi do historii i tak naprawdę przed chwilą rozmawiałyśmy z Adrianką sobie tutaj w kuluarach, że to jest nasz pierwszy mały sukces. I nie ostatni. Dzięki wielkim ludziom i chcemy podziękować wszystkim firmom i instytucjom, które nas wsparły. Nie płaczę się. Które nas wsparły, które w to uwierzyły i możemy już powiedzieć, że zapraszamy państwa za rok. Dziękujemy. Dziękujemy wam bardzo. Lajkujcie, komentujcie. I zapraszamy. I teraz, proszę państwa, tak, oddaję jeszcze głos naszym wspaniałym prowadzącym, którym bardzo dziękujemy. Jesteśmy zachwycone, brawa dla nich. I co, za chwilę widzimy się w kuluarach wszyscy. Tak, a tutaj już szczegóły opowie Michał z Jolantą. Cudowne. Jeszcze raz dziękuję. Bardzo dziękuję. My wam bardzo dziękujemy za inspirację, za odwagę, za wiarę w nas, bo my też wierzymy bardzo w was. I pamiętajcie, że all you need is love. Tak, od tego się miłość zaczyna. Miłość jest wszystkim. Od tego się zaczyna. Bez tego nic nie będzie takie samo. Akurat tutaj, w tej branży nic. Dziewczyny, tak. Bardzo dziękujemy. Ćwiczcie przemówienia. Pożegnajmy dziewczęta brawami. Ćwiczcie przemówienia podziękowalne. A my tylko dodamy, że szanowni państwo, w sali Nautika rozpoczyna się już za moment spotkanie z Tomkiem Mieczykiem Mieczykowskim, więc będzie odrobina muzyki. Będzie dance. Będzie trochę dance, tak. Będzie Prosecco Van. Chłopaki z custom
z Custom Drinks też zapraszają. Fotobudka od Dr. Selfie, grupa Happy, czyli animatorzy, polecamy oczywiście. No a o dekoracje, przypomnijmy, zadbała firma Dekorama z Olsztyna. Tam naprawdę jest już bardzo, bardzo nietypowo i zupełnie inaczej niż tu. Tam jest las. Tam jest taki las bardziej, tak. Jak tam dotrzeć? Proszę Państwa, proszę iść za tłumem modelek po prostu. Tam jest najlepiej. To my już dziękujemy. Bardzo nisko się kłaniamy. Jola Wiśniewska. Bardzo dziękuję. Michał Porycki. Ja też bardzo dziękuję. Bo z dobrą publicznością imprezy same się prowadzą po prostu. Kłaniamy się. Do następnego razu. Pozdrawiamy, całujemy samych serdeczności. Widzimy się za chwilę.